Loża radiowa w Radiu Opole. W drugiej godzinie programu witają Piotr Wójtowicz i Aneta Skomorowska. Jest z nami też gość, poseł niezrzeszony Janusz Sanocki. Witam państwa, witam serdecznie. No i jak panu, panie pośle, idzie zmiana konstytucji, o której ostatnio rozmawialiśmy? No, jak to mówią bracia Rosjanie, szak po szagu w period. Mieliśmy właśnie w sobotę konferencję kolejną w Sejmie poświęconą wymiarowi sprawiedliwości. Było około 600 osób. Przedstawiliśmy projekt ustawy o ustroju sądów naszego autorstwa. Ja napisałem, moi koledzy lekko poprawili. Prawnicy z nasi, z których się radzimy, zaakceptowali. Powiedzieli, że świetny projekt, nie naruszający konstytucji, a zmieniający całkowicie system sądownictwa, ponieważ jeśli będziemy zbierać pod tym projektem podpisy, bo chcemy, żeby to był projekt obywatelski. Pewnie zebralibyśmy 15 posłów, może i tak zrobimy, ale generalnie chodzi nam o to, żeby obywatele, żeby stworzyć tą dźwignię taką obywatelską. Czyli nacisku. Żeby co? Sądownictwo w tej chwili w Polsce praktycznie, proszę państwa, powiem rzecz taką, która będzie budzić kontrowersje. Ale pamiętacie taką bajkę o nowych szatach cesarza? Tak, to. Jak to cesarz się przechadzał na Golasa i wszyscy smokali, jakie ma piękne szaty, aż wreszcie dziecko ośmieliło się powiedzieć, że cesarz jest, król jest nagi. Ja w roli tego dziecka występuję. Sądownictwo w Polsce działa nielegalnie, działa wbrew konstytucji. Artykuł 4 konstytucji. Proszę, każdy z państwa, kto ma konstytucję, pan Olek Kwaśniewski kiedyś rozsyłał po domach, zajrzyjcie. Artykuł 4 Konstytucji naszej zawiera fundamentalną zasadę republiki, systemu demokratycznego. Mówi on o zwierzchności narodów. Mówi tak. Władzę zwierzchnią w Rzeczpospolitej sprawuje naród. Naród sprawuje swoją władzę albo przez swych przedstawicieli, albo bezpośrednio. Co to jest władza zwierzchnia, czyli nad wszystkimi władzami? Są trzy władze. Ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Ustawodawcza, Sejm i Senat. Naród wybiera, więc naród wybiera, decyduje, kto ma wyjść tam. Wykonawcza władza to jest prezydent i rząd. Rząd wybierają przedstawiciele narodu, czyli posłowie, a prezydenta naród wybiera. A kto wybiera sędziów? Wiecie, kto wybiera sędziów? No rada. Rada. Jaka rada? W Sejmie, tak? W Sejmie parlamentu. Nie, sędziowie wybierają się sami. Rada, dobrze, ale rada sędziowska. Nie, rady sędziowie wybierają, nazywa. Zgromadzenia sędziów wybierają kandydata na wolne miejsce, przedstawiają do Krajowej Rady Sądownictwa, a Krajowa Rada Sądownictwa według po uważaniu, składająca się zresztą też sędziów w większości, wybiera tą jednego kandydata i przedstawia prezydentowi. Prezydent musi to podpisać praktycznie. W związku z tym sędziowie wybierają się sami. Sędziowie w Polsce działają nielegalnie, nie zostali wybrani przez naród, zostali wybrani przez kolegów, sami się kontrolują, wszyscy wizytatorzy, wszyscy rzecznicy dyscypliny, sądy dyscyplinarne, to są przecież koledzy sędziowie, kruk krukowi oka nie wydziobie. W związku z tym wszystkie patologie w tym systemie, który jest pozbawiony wszelkiej tej sankcji konstytucyjnej oraz zewnętrznej kontroli, bo nikt nie kontroluje w Polsce sędziów oprócz samych sędziów. No to jak to w takim razie będzie według tego projektu ustawy? Według naszego projektu całkowicie likwidujemy samorząd sędziowski, który jest elementem patologii. Co to za samorząd sędziowski? Sędzia to nie zawód, to jest funkcja publiczna, to jest władza. To samorząd jeszcze poselski se zróbmy i będziemy się w nieskończoność wybierać. Czyli likwidujecie ten samorząd sędziowski i co w zamian? Nic w zamian. W zamian będzie wybory sędziów, będą przewidywane powołanie takiej przedstawicielstwa społeczeństwa w danym województwie, Wojewódzką Radę Sądownictwa, wybieraną w wyborach powszechnych. Wybieraną w wyborach 15-osobowo, mówimy o 15-osobowej, może to wystarczy, ludzi zaufanych o pewnym statusie wiekowym, tam 30 lat przewidujemy, nie korzystających z zasiłków, ustabilizujących. Ale jak to ma wyglądać? A kto będzie tą radę? No, wybierane. No, ale kto to będzie? Wy będziecie wybierać. No, wy będziecie wybierać. Bezpośrednio, tak? Bezpośrednio wybierzecie. Kliński jest wybierany tego, a tego. W normalnych, powszechnych wyborach tak się sejmik wybiera na przykład, prawda? Tak samo Wojewódzką Radę Sądownictwa by się wybierało. I ta Wojewódzka Rada Sądownictwa, właśnie będąca reprezentantem narodu, tej części narodu, która mieszka tam, wybierałaby kandydata na sędziego spośród niesędziowie już i przedstawiałaby tego kandydata do Krajowej Rady, a Krajowa Rada do prezydenta. I a nie już doprowadzi pan w ten sposób do upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości? No, upolitycznienia. No, on jest dzisiaj upolityczniony jeszcze bardziej, bo są powiązani na wszystkie możliwe sposoby. Bo chodzi o rangę tą ustrojową. No, co to znaczy upolitycznienie? Co to jest polityka? Każdy z sędziów będzie musiał ogłosić własny program.
Ale program nie w zakresie politycznym, tylko w zakresie, przede wszystkim będzie musiał pokazać własną sylwetkę, co robił jako prawnik, bo wymagany będzie staż w zawodzie prawniczym. Nie może być tak, że 29-letni człowiek, tak jak jest dzisiaj, zostaje sędzią, bo tak jak szkoły skończył, jakieś egzaminy pozdawał aplikacyjne. To nie jest zawód. Jeszcze raz powiem, dzisiaj jest sędziego trochę jak zawód, jak montera jakiegoś, nie? Sędzia to jest władza publiczna, to jest funkcjonariusz publiczny, władzę pełniącą. To nie jest jakiś zawód, Krajowa Rada Sądownictwa. Ja się pytam, tam mówimy o budżecie Krajowej Rady Sądownictwa na Komisji Sprawiedliwości. Ja się pytam wszystkich, przepraszam państwa, a jest Krajowa Rada Posłów? Krajowa Szkoła Posłów? Krajowa Szkoła o Krajowej Szkole mówimy. A może powinna być Krajowa Szkoła Posłów? Nie, absolutnie nie, bo to nie jest zawód. Poseł to nie zawód, tak samo jak senator to nie zawód, prezydent to nie zawód i sędzia to nie jest zawód. Wszystkie te funkcje powinny być wybieralne. Naród powinien, zgodnie właśnie z tym, co jest zapisane. A czy żeby zostać wybranym na sędziego, na funkcję sędziego, trzeba będzie mieć odpowiedni staż? Tak jest wszędzie na świecie, w tych normalnych krajach, że trzeba wykazać się stażem. 5-, 10-, 15-letnim nawet w Anglii stażem. W projekcie ile jest zapisane tego stażu? Zależy od którego szczebel sędziego. Pierwszy szczebel wprowadzamy podział sądów zgodnym z podziałem administracyjnym kraju. Sądy będą powiatowe i wojewódzkie. Dlaczego nie ma dzisiaj sądów powiatowych? Jest podział administracyjny kraju i nie ma sądu powiatowego. Jeszcze gminy mamy w Polsce. Przewidujemy, nawiązaliśmy do rozwiązań przedwojennych, wprowadzamy sędziego pokoju, takiego, który by rozsądzał te drobne sprawy z kodeksu wykroczeń, drobniejsze sprawy, on by rozsądził, to bardzo odciąży to sądy powszechne od powiatowej, wojewódzkie, od tych nadmiaru drobnych spraw, które tylko blokują pracę wymiaru sprawiedliwości. To jeszcze dopytam o ten staż wymagany, żeby zostać sędzią. 5 lat dla sędziego, 5 lat dla sędziego sądu powiatowego. I o ile pamiętam, 10 lat dla sędziego wojewódzkiego, żeby zostać sędzią wojewódzkim. Przecież tam już pełnienie funkcji sędziego powiatowego będzie. Także to będzie w sposób naturalny. Będzie zaliczane do tego stażu. Będzie zaliczane. Taki sam podział jak i sądów, taki sam będzie prokuratur. Taki sam powinien być prokuratur, oczywiście. Powinien być prokuratura powiatowa i wojewódzka. Co to w ogóle jest? Podział administracyjny kraju nie wiadomo po co wprowadzony. Po to tylko, żeby tam kupa tych pasożytów była w tych wszystkich sejmikach wojewódzkich i w tych radach powiatu i tej administracji powiatowej. Nic nie mają do roboty, kompletnie nic. O sejmiku pan już mówił jakiś czas temu w programie Loża Radiowa i też mieliśmy sporo komentarzy na ten temat i właśnie o tych komentarzach więcej za chwilę. A w Loży Radiowej wracamy do rozmowy z naszym gościem, Janusz Sanocki, poseł niezrzeszony. Panie pośle, jakiś czas temu mówił pan o innych pomysłach na nową konstytucję Rzeczpospolitej. Odniósł się pan do likwidacji urzędów marszałkowskich, zachowaniu gmin, ale żeby funkcje dzisiejszych marszałków przejęli wojewodowie. Po pana wypowiedzi odezwał się przewodniczący sejmiku Norbert Krajczyk, który, mówiąc krótko, wysłał pana do psychiatry. Ale bezpłatnego. Pięknie, bardzo się cieszę. A doktor Norbert Krajczy już tam był u psychiatry, bo uważam, że tam ma bardzo niedaleko i powinien skorzystać. Ma takich świetnych psychiatrów, w Nysie powinien skorzystać. No ja się nie dziwię, bo Krajczy jest takim, że tak powiem, psychopatycznym pożeraczem funkcji i stanowisk publicznych. Wszędzie, jakby tylko jakaś funkcja była, to Krajczy się tam na to pcha i wypije. Jest na przykład tak, jest oczywiście tym przewodniczącym sejmiku, co już samo w sobie jest jakimś, powinno mieć jakieś minimalne obowiązki rodzić. Jest dyrektorem ZOZ-u, w Nysie jest ordynatorem ginekologii, jeszcze jest dziekanem Szkoły Wyższej Prywatnej Medycznej w Kłodzku. No kiedy ten człowiek znajduje czas na te wszystkie swoje funkcje, tego ja nie wiem, ale jest niebywale wyczulony na swoim punkcie i właśnie jak tylko się powiem, że mu się zabierze jakieś stanowisko, to się spodziewałem, że się na mnie tutaj jego gniew skupi. Ale tak obserwując życie polityczne, szczególnie w Nysie, to mam takie wrażenie, że wy, panowie, bez siebie nie moglibyście żyć. Nie, wcale nie jestem. Absolutnie. Proszę mi nie wybaczyć, ale... Ale w sensie takiej walki politycznej. No nie, ja nie walczę z żadnym Norbertem Krajczym, a to, że to Krajczy gdzieś tam rzuca. Ja nie walczę z Norbertem Krajczym. To jest ostatnia osoba, z którą chciałbym walczyć, bo po co? A mi to się tak
tak z Kargulem i Pawlakiem kojarzę. Wróg swój, ale na własnej krwi wyhodowany. Nie. Ani doktora Krajciego nie wyhodowywałem na własnej krwi, ani akurat tego nie, ani on mnie, a to są tylko takie sporadyczne, zupełnie nie wiążące się w żaden jakiś trwały konflikt. Dla mnie to naprawdę nie jest to ważne, nie traktuję poważnie tego, co doktor Krajcie na mój temat wypowiada i naprawdę nie mam jakichś do niego też pretensji. Jeśli mówię jakieś drobne złośliwości, tylko tak w reakcji dla padierszki raz Gawora, a generalnie to nie mam osobistych żadnych uraz do doktora. Szkoda tylko, że nie ma mu kto powiedzieć, żeby rozwiązywał pewne problemy, ale on nie ma czasu na to już i stąd chyba to wynika. Natomiast oczywiście jestem zwolennikiem zdecydowanie uproszczenia wszystkich struktur samorządowych, bo to jest zbędna struktura sejmik wojewódzki. Te same w obecnym kształcie, te same funkcje mógłby spełniać wojewoda wspomagany sejmikiem takim wyłonionym przez rady miejskie na przykład. Rady powiatu, samorząd powiatowy jest tak samo zbędny kompletnie, on ma jakieś 5-7% samorządności. Reszta to jest pozorowanie działalności, to jest taka celebra, za którą my straszne pieniądze płacimy. O tym już rozmawialiśmy ostatnio, ale to się jeszcze nie znalazło w projekcie tej ustawy, to są zupełnie rzeczy, co innego. Samorząd i sądownictwo. Któregoś tam rzędu. Trzeba zacząć od strukturalnych, tak najważniejsza naszym zdaniem jest kwestia sądownictwa, ponieważ to jest trzecia władza, jest po prostu pełna patologii w Polsce. Sądy to patologia. Jakie są kolejne kroki? Jest projekt ustawy obywatelskiej. Teraz co? Będziecie zbierać podpisy? Dopracowujemy, bo to jest na razie taki draft, taki szkic, gdzie są te najważniejsze rozwiązania opisane, ale trzeba to oczywiście dopracować, bo projekt obywatelski musi zawierać również przepisy końcowe, przejściowe, musi zawierać ocenę, ile to będzie kosztować i tak dalej, i tak dalej. A wiecie mniej więcej, ile to może kosztować? Nie, jeszcze nie wiemy, no ale to nie ma ceny, jaką należałoby, że tak powiem, oszczędzać na praworządności. Ile kosztuje dzisiejszy system, kiedy ludzie mają procesy po 16 lat, kiedy tracą majątki, kiedy po prostu Polska płaci odszkodowania w Strasburgu za przegrane wyroki. Ile to kosztuje? Ja w tym naszym projekcie na przykład, jeśli sędzia będzie uczestniczył w wydawaniu wyroku, który następnie zostanie uchylony w Strasburgu i Polska będzie musiała, Rzeczpospolita, wypłacić odszkodowanie, to sędzia będzie to ponosił odpowiedzialność dyscyplinarną za to. Ja teraz zapytałem, bo omawialiśmy wykonanie budżetu Sądu Najwyższego. Zapytałem panią prezes Gersdorf, gdzie są odszkodowania ujęte w tym budżecie, które Polska wypłaci. Ona, bo odszkodowania wypłaca Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Nie wiem z jakiego powodu. Sąd Najwyższy, który konstytucyjnie jest umocowany do kontrolowania orzecznictwa sądów. A czy ten wasz projekt dotyczący wymiaru sprawiedliwości jest uzgadniany z Prawem i Sprawiedliwością? To największa partia. Tak naprawdę ten wasz draft bez poparcia PiSu zostanie na zawsze draftem. Nie wiem. Ja wierzę w obywatelską siłę działania. PiS ma swój projekt. Znaczy PiS, ministerstwo ma swój projekt. W naszym zespole są posłowie PiSu. Pan minister Warchoł, który był w sobotę na naszej konferencji, wcześniej, dałem mu tydzień wcześniej nasz projekt, zapoznał się, mówi, że jest bardzo dobry, bardzo zbieżny z pomysłem ministerstwa. Naszym celem jest stworzyć taką obywatelską dźwignię na parlament, na partię, na cały system, żeby tych rzeczy nie dało się pozamiatać pod dywan, żeby to obywatele wymusili na... Proszę Państwa, nie czarujmy się. Jak obywatele nie wymuszą na politykach, to politycy znowu wiją gniazdka takie wygodne. No widać to na przykład w Anglii. To obywatele wymusili Brexit, prawda? Nie politycy. Politykom jest wygodnie w Unii. Oni się tam przyszczą gdzieś do jakichś kraniczek, do tych euro, do tych diet. A to dobre rozwiązanie, czy nie? Bo przejdę już do kolejnego Brexit? Tematu. No? Ja bym jeszcze tylko dopytała, bo nie padła odpowiedź na to pytanie. Kiedy da pan szansę wymuszenia tego na politykach przez obywateli? Czyli kiedy będą zbierane podpisy? Kiedy ta ustawa będzie wniesiona do Sejmu? Jakie są kolejne kroki? Plan mamy taki, żeby przez lipiec dopracować ten projekt już dokładnie i w sierpniu, od sierpnia zacząć zbieranie podpisów, powołać ten Komitet Inicjatywy Ustawodawczej i zacząć zbierać podpisy. Szkic tego projektu jest na naszej stronie internetowej nowakonstytucja.org.pl. Zachęcam wszystkich do zajrzenia tam, do pobrania. Jak już powiedziałem, mamy opinię wielu prawników, że jest to całkowicie zgodne z konstytucją i bardzo dobre rozwiązania. W niczym nie uchybiające obecnej konstytucji, tym zapisom o Krajowej Radzie. Kiedyś w przyszłości trzeba będzie tę instytucję Krajowej Rady też zreformować, może zlikwidować w ogóle, albo przeformować tak, żeby to też była reprezentacja społeczeństwa, a nie reprezentacja sędziów. Czyli jeszcze miesiąc dopracowywania i zbieracie podpisy. A my za chwilę pytamy o Brexit.
W Loży rozmawiamy w tej godzinie programu z posłem Januszem Sanockim, posłem niezrzeszonym. Tym razem będziemy rozmawiać o Brexicie. Wielka Brytania chce wyjść z Unii Europejskiej. Pana zdaniem dobry pomysł, czy zły? Ty mnie zawsze wypuszczajcie na takie tematy kontrowersyjne. Tak, tak, że mi się potem rzucały całe lobby proeuropejskie do gardła. No ale pan tego oczekuje. Pytamy o te komentarze. Oczywiście, że dobry. Unia to pasożyt, to nowy kołchoz, eurokołchoz. Panie pośle, nowy, ale gdyby nie Unia, to nie byłoby tych nic dróg by nie było, za oknem. Tak, nic by nie było, nic w ogóle mydła by nie było w Polsce, jakby nie Unia. Słuchajcie, wy jesteście młodzi, ale ja pamiętam czasy sowieckie, gdzie dokładnie tak samo jak o Unii mówiono o Związku Radzieckim, że to dzięki Związkowi Radzieckiemu mamy wszystko i broni, i żywi, i ratuje. Ale już jesteśmy na tyle starzy, żeby pamiętać, jak Polska wyglądała, albo jak rozwijała się do 2004 roku, a jak rozwija się od 2004, przecież, o wiele szybciej. Ale przecież nic podobnego, Polska się nie rozwija. Polska ma wzrost PKB zrobiony na tym, żeśmy się zadłużamy. Zrozumcie, co to jest PKB. PKB to są suma wypłat w gospodarce policzona. Ile ludzie zarobili, jak się pożyczy miliard i się wypłaci ludziom, swoim ludziom, oni to zmarnują, rozkradną, to o ten miliard rośnie PKB. My mamy, jesteśmy zadłużeni po uszy. Tak naprawdę, gdybyśmy mieli porządek w kraju, to byśmy wybudowali więcej tych dróg, gdyby nie było tego marnotrawstwa, tej korupcji, tego marnotrawstwa na każdym szczeblu. A wiesz, ale pan, że mielibyśmy porządek, tylko gdyby nie te wymagania unijne? Jesteśmy zadłużeni? Nic podobnego. Nie przez Unię. Oczywiście nie przez Unię. Unia to jest taki klub silnych, zwłaszcza Niemcy tym sterują. Ja nie mam pretensji do Niemców. No może to tylko uczciwie by to było powiedzieć wprost. Unia to jest klub dla silnych państw, dla takich państw, które są dobrze zorganizowane, zwarte, które u siebie mają porządek i one na Unii korzystają. No ale ktoś państwa nas do tej słabe. Unii przyjął. Ci silni, którzy byli wcześniej w Unii, przyjęli nas, czyli co, uznali nas za silnych. Nie uznali, byliśmy potrzebni, bo Polska jest w takim położeniu geopolitycznym, że jest między wschodem a zachodem i żeby te towary na ten wschód transportować, trzeba by autostrady wybudować. Dlaczego nie ma autostrad południe-północ, tylko są wszystkie autostrady wschód-zachód? A czyli jednak dzięki Unii jakieś autostrady powstały? Ale dzięki Unii straciliśmy przemysł, straciliśmy na skutek wejścia, straciliśmy rynek, bo my patrzymy na zyski, my trochę tak po dziecinnemu płacimy. Ale to dzięki Unii, się, czy dzięki własnym rozwiązaniom? Bo być może dzięki własnym, jeszcze wtedy nie byliśmy w Unii Europejskiej. Kiedy traciliśmy chociażby fabrykę samochodów Nissan. Ja nie oskarżam Unii o jakieś wszelkie zło w Polsce, bo to oczywiście to my jesteśmy winni, ale skoro pytacie mnie o cenę Unii, to Unia jest moim zdaniem nowym kołchozem ideologicznym, obliczonym bardzo marnotrawnym. No na przykład mówimy, Anglicy powiedzieli nie. Dlaczego? Bo Anglicy to myślący naród, który rozumie, dba o swoje interesy. Ale w połowie tylko ma taką myślący. Tradycję. Nie w połowie. No to różnica zdań się wszędzie zdarza, bo to byłoby dobrze, gdybyśmy mieli taką połowę. Frekwencja była 72%. Kiedy u nas była frekwencja 70%? Nigdy nie sięgnęła ta frekwencja. Ale jest podzielona na pół. Jedni są za, połowa prawie przeciw. Jest tam rozmaite, bo to jest, trzeba powiedzieć, to jest państwo federacyjne, tam jest i Szkocja, i Walia, i Irlandia Północna i tak dalej, te interesy są różne. Unia skorumpowała już mnóstwo ludzi. Unia skorumpowała, do czego służy Parlament Europejski? Do korumpowania tych takich kacyków miejscowych, którym się daje kasę za to, że oni nic nie robią. Parlament Europejski do niczego kompletnie nie jest potrzebny, do niczego nie ma żadnych kompetencji. To może zreformować Parlament Europejski. No generalnie Unię, jeśli miałaby istnieć, to należałoby ją zreformować i właśnie Brexit, Brytyjczycy to wymuszą, bo za nimi pójdą Holendrzy, że wszyscy to widzą, tylko my nie widzimy. Dlaczego my nie widzimy? Proszę Państwa, ja zapytam wprost. Jesteśmy rzekomo w wolnym państwie. Dlaczego w polskiej telewizji nie mogę zobaczyć wywiadu z Marine Le Pen? Dlaczego nie mogę zobaczyć wywiadu z szefową Petrą Franki, z szefową partii Alternatywa dla Niemiec? Na przykład, dlaczego nie ma takiej? Dlaczego my pokazujemy tych Polaków, traktuje ta telewizja i te media jak skończone stado baranów? Oni nam pakują taką sieczkę do głowy. Dlaczego ja nie mogę zobaczyć wywiadu na przykład z Władimirem Bukowskim, Polakiem z pochodzenia, znakomitym dysydentem sowieckim, był w Nysie w 2002 roku i on jest wrogiem Unii Europejskiej, przeciwnikiem. On pierwszy mi zwrócił uwagę na przykład na taką rzecz. Mówi, proszę pana, członkowie Komisji Europejskiej mają większe przywileje niż miało kiedyś Politbiuro KPZR. Oni mają na przykład dożywotni immunitet sądowy. Proszę zerknąć, wyklikać w internecie traktat europejski i zobaczycie 11 artykuł traktatu, który mówi, że urzędnicy Unii
dożywotnio są chronieni immunitetem sądowym. To znaczy mogą kraść, brać łapówki, robią to. Złapał pan kogoś za rękę, bo to dosyć mocne oskarżenia. Ale czy były afery? Ale były afery korupcyjne w Unii, w Komisji i tak dalej. Przecież to były znane afery z udziałem francuskich polityków i tak dalej. I oni są chronieni dożywotnim immunitetem sądowym. Kto wybiera Komisję Europejską? Jak ją odwołać? To tylko Brytole mają olej w głowie i zrobili porządek. I chwała Brytyjczykom, Brytanio, rule Brytania, Brytanio, rule the waves. Zobaczymy, jak to się dla Wielkiej Brytanii skończy. Znakomicie się skończy dla Wielkiej Brytanii, a przy okazji wymuszą reformę tego Eurosojuza, bo to jest nowy europejski kołchoz. Ja przeżyłem, dzięki Bogu, koniec tego kołchozu moskiewskiego i mam nadzieję doczekać końca kołchozu brukselskiego. Dobrze, chwatit. Tym optymistycznym akcentem, tak? Zakończymy. Rule Brytania. Gościem dzisiejszej loży radiowej był poseł niezrzeszony Janusz Sanocki. Moi drodzy państwo, dziękuję i nie bójcie się myśleć.